never noticed sleeping on the floor, but I know you there. Panie, panowie oficerowie, proszę o zabranie głosu komendanta powiatowego Policji w Wadowicach, pana inspektora Włodzimierza Warzelę. Kuratorium Oświaty w Wadowicach, pana dyrektora zakładu karnego oraz pana pułkownika wojskowego komendanta uzupełnionego Święcimiu. Witam wśród naszych gości przedstawicieli duchowieństwa, w tym brata Samuela z Sanktuarium Pasyjno Misyjnego w Kalwarii oraz księdza Krzysztofa w diecezji sosnowieckiej. Witam pana przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Krakowie oraz dzień dzisiejszy jeszcze szczególnie. Za chwilę otrzymacie państwo wyróżnienia, awanse na wyższe stopnie służbowe i nagrody rzeczowe ufundowane przez władze samorządowe powiatu wadowickiego. Dzięki rzetelnemu wykonywaniu obowiązków służbowych skutecznie podnosicie poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu wadowickiego. Pamiętajcie, że wasza codzienna służba to misja. Wymaga ona od nas nieustannej pracy nad sobą, doskonalenia swoich umiejętności, często ofiarności poświęcenia oraz profesjonalnych działań całej formacji policyjnej. Na stopień komisarza mianowano dwóch oficerów Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Na stopień aspiranta sztabowego mianowano sześciu starszych aspirantów. Na stopień starszego aspiranta mianowano pięciu aspirantów. Na stopień aspiranta mianowano siedmiu młodszych aspirantów. Na stopień młodszego aspiranta mianowano 10 sierżantów sztabowych. Na stopień sierżanta sztabowego mianowano 8 starszych sierżantów. Na stopień starszego sierżanta mianowano 3 sierżantów. Na stopień sierżanta policji mianowano 10 starszych posterunkowych Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Rozkaz podpisał panie, panowie oficerowie, inspektor Robert Strzelecki. Wyciąg rozkazu personalnego nr 353 Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach z dnia 5 czerwca 2017 roku. Panie, panowie oficerowie. Na podstawie artykułu 48 ustęp 1, artykułu 52 ustęp 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji na stopień starszego posterunkowego mianowano 12 posterunkowych Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Rozkaz podpisał panie, panowie oficerowie, inspektor Włodzimierz Warzecha. Aspirant sztabowy Paweł Łężniak. Aspirant sztabowy Adrian Wołek. Aspirant sztabowy Sebastian Turaczek. Aspirant sztabowy Marcin Bołos. Starszy aspirant Tomasz Korzeniowski. Starszy aspirant Przemysław Listwan. Starszy aspirant Kamil Bytel. Starszy aspirant Andrzej Garzeł. Mianowanie do szyku. Stąd. Mateusz Zybek. Młodszy aspirant Mariusz Piórowski. Młodszy aspirant Ryszard Siąkowski. Młodszy aspirant Arkadiusz Pyter. Młodszy aspirant Janusz Górkiewicz. Młodszy aspirant Sławomir Radwan. Młodszy aspirant Marek Świętek. Tomasz Kolasa. Młodszy aspirant Grzegorz Byrski. Młodszy aspirant Mateusz Cłapa. Sierżant sztabowy Sebastian Jończy. Sierżant sztabowy Łukasz Lasek. Sierżant sztabowy Michał Sporysz. Starszy sierżant Konrad Balon. Starszy sierżant Robert Moskała. Starszy sierżant Marcin Biczak. Sierżant Piotr Piekarczyk. Sierżant Przemysław Żońca. Sierżant Dawid Macuda. Sierżant
Dawid Pająk. Mianowani są Bartosz Budlak, starszy posterunkowy Wojciech Bitkowski, starszy posterunkowy Dariusz Maniecki, starszy posterunkowy Sebastian Udziela, starszy posterunkowy Paweł Warzecha, starszy posterunkowy Damian Madeja, starszy posterunkowy Arkadiusz Kikuła, starszy posterunkowy Krzysztof Gacek. Dużo to wyjęło dla ziemi opuskiej i nie wątpię, że co najmniej takie same zaangażowanie na nawodze przedostawił do was. Pozwólcie, że w asyście pułkownika Mariana Puszka wręczę szablę oficerską dla wkład, rozwój i bezpieczeństwo ziemi opuskiej. Niech mi będzie honor głodny przyznać taką szablę. A pana pułkownika proszę o wręczenie, by zachować swoją prezydencję. Ale chcę. Panie, panowie oficerowie. Panie inspektorze, wręcza pan z upoważnienia pana starosty szablę oficerską za zasługi na powiatu opuskiego. Panie, panowie oficerowie. Inspektor Wydziału Wspomagającego Komendy Zwrotowej Policji Wadowica. Pani Anna Rybska, pracownica Obsługi Gospodarczej Wydziału Wspomagającego Komendy Zwrotowej Policji Wadowica. Pani Katarzyna Studnicka, Inspektor Wydziału Prewencji Komendy Zwrotowej Policji Wadowica. Bardzo wdzięczna komisariatowi w Kalwarii, jak i również Komendzie Powiatowej, personelowi za fakt skutecznego włączania się w rozwiązany problem bezpieczeństwa. Kalwaria to znany ośrodek na mapie katolicyzmu i biznesu, stąd też tutaj to współdziałanie jest bardzo instytucjonalne, profesjonalne. Wyrażamy wdzięczność i uznanie i prosimy o dalsze tutaj nad nim współpracę. Za lepszymi życzeniami wraz z latem również proszę przekazać pracownik Radnej Chińskiej. Jeszcze kwiatkę. Pana komendanta w imieniu wszystkim dziękuję za współpracę i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.